4 września. Nie ma bojaźni w miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń jest udręką. 1 4 rozdział, 18 werset. Wpływ strachu jest naprawdę potężny, przygniatający i przerażający. Wyjątkiem w uleganiu mu są ci, którzy poznali Boga przez wcześniejsze doświadczenia i nauczyli się mu ufać, nawet wtedy, gdy nie potrafią go zrozumieć. Ten olbrzym strachu i rozpaczy musi być ugodzony kamykiem ze strumyka napisano. Procawiary musi wyrzucić słowo obietnicy z taką siłą, by zabić przeciwnika i wyzwolić nas spod jego panowania. Tak uzbrojeni jedynie w słowo Boże, ufając pańskiej lasce i kijowi, możemy być odważni, a potędze sekciarstwa odpowiedzieć tak, jak Dawid odpowiedział filistynowi. Ty idziesz do mnie z mieczem, oszczepem i tarczą, a ja idę do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, któremu urągałeś. Miłość rozkoszuje się Bogiem i z Nim współodczuwa. Ona jest świadoma swej jedności z Bogiem i odczuwa ducha synostwa wobec Niego, płynącego przez serce jej posiadacza. Taka miłość oparta jest na bliskiej zażyłości z Bogiem przez jego ducha, słowo i opatrzność. W swojej społeczności z nim stwierdza, że jest on godny całkowitego zaufania, nadziei, miłości i posłuszeństwa. Chociaż czci go jako absolutnie doskonałego w osobie, charakterze, planie i dziełach, nie odczuwa przed nim lęku. Strach przed Bogiem tak ograniczyłby nasze serce w relacji do Boga, że usunęłoby to miłość do Niego. I na odwrót, miłość do Boga pozbawia nas takiego strachu przed Nim. Pytania. Czy poddałam się duchowi strachu w tym tygodniu? Czy go pokonałam? Jak? Dlaczego? Czego dokonała w tym doświadczeniu miłość? Równoległe cytaty. 4 września. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 20, werset 8. Dowódcy jeszcze przemówią do ludu i powiedzą: Jeśli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, Niech idzie i wraca do swego domu, aby serce jego braci nie było słabe, jak jego serce jest słabe. Księga Sędziów, rozdział siódmy, werset trzeci: Wołaj więc teraz do uszu ludu. Kto jest lękliwy i bojaźliwy, niech zawróci. A rano niech idzie precz ku górze Gilead. Wtedy z ludu zawróciły dwadzieścia dwa tysiące a dziesięć tysięcy pozostało. Przypowieści Salomona, rozdział 28, werset 1 Niegodziwi uciekają, choć nikt ich nie goni, ale sprawiedliwi są dzielni jak lew. Przypowieści Salomona, rozdział 29, werset 25 Strach przed człowiekiem zostawia sidła. Ale kto ufa Panu, będzie bezpieczny. Księga Izajasza, rozdział 51, werset 12 i 13. Ja, to ja jestem Waszym pocieszycielem. Kim jesteś, że się boisz człowieka śmiertelnego i syna człowieczego, który jest jak trawa? I zapominasz o Panu, swoim Stwórcy, który rozciągnął niebiosra i założył ziemię że lękasz się nieustannie każdego dnia z powodu wściekłości ciemięscy, gdy zmierza do tego, aby zniszczyć. Ale gdzie jest ta wściekłość ciemięscy? Ewangelia Mateusza, rozdział 8, werset 26 I powiedział do nich, czemu się boicie ludzie małej wiary? Potem wstał, zgromił wichry i morze i nastała wielka cisza. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wersety od 69 do 74. Piotr zaś siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła do niego pewna dziewczyna i powiedziała: Ty też byłeś z Jezusem z Galilei. Lecz on wyparł się wobec wszystkich, mówiąc: Nie wiem, o czym mówisz. A gdy wyszedł do przedsionka, zobaczyła go inna dziewczyna i powiedziała do tych, którzy tam byli. On też był z Jezusem z Nazaretu. I znowu wyparł się pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i powiedzieli do Piotra. Na pewno ty też jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy zaczął się zaklinać i przysięgać. Nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. List do Rzymian, rozdział ósmy, werset 15: Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 13, wersety od 4 do siódmego. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Drugi list do Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset siódmy. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty, werset 16 i siedemnasty. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu a Bóg w nim. W tym jest doskonała miłość w nas, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. 126 Bądź silny. Trwaj, serce moje bądź silne. Nie omdlewaj, gdy troski nadchodzą. Zło wokół ciebie uczy cię pilnie, Którą do domu iść drogą. Tak wielu tutaj obciążonych, trudzących się blisko przy Twym boku. Pomagaj im, zachęcaj znużonych, kryjąc swój ból na każdym kroku. Cóż z tego, że próby ciężkie się zdają? Bóg widzi Twą siłę, patrząc swym okiem. Strome, Wyboiste ścieżki zapraszają na pastwiska zielone i szerokie. Kochaj serce moje i bądź silne, Nie żyj tylko dla siebie samego, Czynienie dobra innym to zadanie pilne, W nim odnajdziesz pełnię życia swego. Staraj się, by nikt przy tobie nie głodował, Dostrzesz smutne serce i pocieszaj je. A gdy sprawiedliwość dystans chce zachować, ty z miłosierdziem swym przybliżaj się. Słowa miłości, prawda i pomocne dłonie zdobyły więcej dusz dla nieba niż różne wyznania i ich pomieszanie dawane przez duchownych, trzeba czy nie trzeba. Za każdy smutek radość otrzymasz, za każdy trud, Odpocznienie. Miej nadzieję, kochaj, znoś długo, wytrzymasz. Bóg wie wszystko i czyni najlepiej. Miej nadzieję, serce moje i bądź silne, nie patrz na ciemne strony życia. Bogate, promienne dni nadejdą zaraz po tych trudnych do przeżycia. Niechaj nadzieje, jak letnie zorze, Osuszą płynące z oczu łzy, i niechaj cenne obietnice Boże Rozproszą niepokojące obawy.